Lew Trocki wszedł do gabinetu razem z młodym rewolucjonistą, swoim współpracownikiem, którego znał pod imieniem Frank Jason. Był 20 sierpnia 1940 roku. Trocki podszedł do biurka, odsunął książki i papiery, aby zrobić miejsce dla artykułu, który przyniósł Jason, prosząc o poprawki. Usiadł przy biurku. Jason stanął przy jego lewym boku, aby przez ramię zaglądać i obserwować poprawki, które mógł nanosić mistrz. Dla Trockiego było to całkowicie naturalne. Nie pamiętał o tym, że przycisk alarmowy, za pomocą którego mógł wezwać strażników, znajdował się właśnie po lewej stronie biurka. I Jackson, stając między Trockim a przyciskiem, uniemożliwiał skorzystanie z tego urządzenia, uniemożliwiał wezwanie strażników. Trocki pochylił się nad tekstem i w tym momencie Jackson za poły marynarki wyciągnął czekan, którego używał w czasie wspinaczek na zbocza wulkanicznych gór dookoła Mexico City. Trocki kątem oka zauważył gwałtowny ruch i instynktownie odchylił się. Dzięki temu cios, który spadł na jego głowę, nie roztrzaskał mu czaszki. Trocki zachował przytomność. Jeszcze zdołał zasłonić się przed następnym razem i chwycił zębami napastnika za rękę. Wzywał pomocy. Do gabinetu wpadli strażnicy. Obezwładnili Jacksona i zmasakrowali go. Czy mamy go zabić? Zapytali Trockiego, który wciąż był przytomny. Nie, nie wolno go zabijać. Musi pozostać żywy. Trzeba zmusić go do mówienia. Lew Trocki zmarł 26 godzin później. Frank Jackson, którego właściwe nazwisko brzmiało Ramon Mercader, nie ujawnił niczego. Dzisiaj wiemy, że był agentem NKWD. W samochodzie przed domem Trockiego czekała matka zamachowca, Coridad Mercader del Rio oraz człowiek o nazwisku Leonid Eitington, znany również pod nazwiskiem Kotow, generał Kotow. On był agentem NKWD. Tak. Ten zamach został zaplanowany, przygotowany i przeprowadzony przez NKWD na rozkaz Stalina. Dlaczego w 1940 roku sowiecki dyktator, który był u szczytu swojej potęgi, kazał zamordować starego rewolucjonistę, który niczym nie mógł mu zagrozić, który przebywał na emigracji w Meksyku? Oto jedno z nielicznych zdjęć filmowych Lwa Trockiego. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Leib Bronstein. Urodził się w 1879 roku w bogatej żydowskiej rodzinie. Już w 1898 roku przyłączył się do ruchu socjaldemokratycznego. Długo nie chciał mieć nic wspólnego z bolszewikami. Krytykował Lenina, a ten nazywał Trockiego najpodlejszym karierowiczem. Do Rosji Trocki powrócił dopiero po rewolucji lutowej w 1917 roku z emigracji w Stanach Zjednoczonych. Tuż przed rewolucją październikową zdecydował się oddać swój talent bolszewikom. Gdyby w Piotrogrodzie nie było mnie ani Lenina, nie byłoby rewolucji październikowej, pisał później Trocki. Jednakże największe zasługi odniósł w 1918 roku, gdy w Rosji wybuchła wojna domowa.
Trocki, który od 1918 roku był komisarzem spraw wojskowych, potrafił wykorzystać dziesiątki tysięcy carskich oficerów, zaprowadzić bezwzględną dyscyplinę i ze zbieraniny awanturników stworzyć potężną armię. Od momentu wybuchu wojny domowej Trocki rzadko był w Moskwie. Życie spędzał w polowych kwaterach, zajętych dworkach, wiejskich chatach, gdzie organizował swój sztab. Był z żołnierzami, prowadził ich do boju. Tak było na przykład pod Kazaniem. W sierpniu 1918 roku czerwonoarmiści wycofali się spod Kazania, oddając białogwardzistom ważny rejon strategiczny. Trocki natychmiast tam przybył i sam osobiście poprowadził żołnierzy do ataku. Inne znamienne wydarzenie miało miejsce w Ryazsku, gdzie znajdował się obóz dla dezerterów z Armii Czerwonej. Pewnego dnia uzbrojeni konwojenci spędzili na plac parę tysięcy dezerterów. Tłum rozwrzeszczany, niespokojny, agresywny. W pewnym momencie na plac przyjechał duży, czarny samochód. Z niego wysiadł drobny człowiek w czarnym, skórzanym płaszczu. Wszedł na trybunkę chybotliwą, zbitą na prędce z desek. A wtedy ujawniła się agresja dezerterów. Zaczęli krzyczeć, precz stąd, zmykaj pókiś cały, sam pokarmiłbyś wszy w okopach. Żołnierze z konwoju podnieśli karabiny, aby oddać ostrzegawcze strzały w powietrze. I nagle zabrzmiał głos tego małego człowieka w czarnym płaszczu. Wskazał na konwojentów i zapytał, co to za ludzie? Dowódca odpowiedział, to jest konwój. Trocki powiedział, rozkazuję usunąć konwój. Przed wami jest nie białogwardyjska swołocz. Przed wami są żołnierze rewolucji. Usunąć konwój. Na placu zapadła cisza. I nagle ktoś rzucił czapkę do góry, krzyknął hura. I nagle na całym placu parę tysięcy dezerterów zaczęło krzyczeć hura. Taki był Trocki. On potrafił panować nad tłumem. On potrafił kierować tłumem, ale nie potrafił walczyć o swoje sprawy. Stan zdrowia Lenina rannego w zamachu 30 sierpnia 1918 roku stale się pogarszał i ukrywano to przed społeczeństwem. Te zdjęcia zostały nakręcone specjalnie, aby uśmierzyć plotki o fatalnym stanie wodza rewolucji. Lenin szybko wrócił do zdrowia, ale w połowie 1921 roku zaczął cierpieć na dotkliwe bóle głowy. 4 czerwca 1921 roku biuro organizacyjne zaleciło mu, aby przerwał pracę. Można to uznać za godną pochwałę troskę organizacji o swojego szefa. Czy jednak nie była to decyzja Stalina, który zmierzał do jak najszybszego odsunięcia Lenina od spraw partyjnych, tego nie wiemy. Na początku grudnia stan zdrowia Lenina gwałtownie się pogorszył. 25 maja 1922 roku nastąpił pierwszy wylew krwi do mózgu. Partia znowu narzuciła mu bardzo surowy reżim. Już nie było wątpliwości. Za opiekuńczymi decyzjami partii krył się Stalin, który 18 grudnia 1922 roku ogłosił się nadzorcą zdrowia Lenina. I wtedy doszło do bardzo znamiennego incydentu. Stalin zadzwonił do Nadjeżdy Krupskiej, żony Lenina, i ordynarnie zwymyślał ją za to, że nie chciała go dopuścić do chorego Lenina. Ten ujął się za żoną, wysłał list do Stalina, żądając przeprosin. Nie wiadomo, czy nastąpiły. Natomiast ten incydent miał bardzo znamienne skutki. Otóż Lenin uznał, że Stalin nie powinien zajmować jego miejsca, jego następcy, wodza narodu. Uznał, że jego następcą powinien być Lew Trocki. I napisał list do członków Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej.
Stalin jest zbyt wielkim grubianinem i ta wada, zupełnie znośna wśród komunistów, w biurze sekretarza Komitetu Centralnego jest nie do zniesienia. Dlatego proponuję towarzyszom znalezienie sposobu na usunięcie Stalina z tego stanowiska i powołanie kogo innego. Lenin dyktował te słowa swojej sekretarce, Futijewej. Jeszcze w kwietniu 1922 roku Lenin proponował Trockiemu, aby został jego zastępcą. Zastępcą przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych, czyli premiera, funkcji wówczas najważniejszej w państwie sowieckim. Trocki odmówił. Kilka miesięcy później Lenin powrócił do tematu. Musicie być moim zastępcą. Sprawa jest taka, że konieczne są przetasowania personalne, mówił Lenin. Dodał. Proponuję wam sojusz. Przeciwko biurokracji w ogóle, a przeciwko biuru organizacyjnemu w szczególności. To były ważkie słowa. Na czele biura organizacyjnego Komitetu Centralnego stał Stalin. A więc Lenin proponował Trockiemu sojusz przeciwko Stalinowi. Trocki odmówił. Potem nie zgodził się wygłosić referat otwierający 12 zjazd RKPB. Usuwał się w cień życia politycznego, życia partyjnego, nie rozumiejąc, że oddaje pole Stalinowi, że będzie to miało dla niego śmiertelne konsekwencje. Stalin przechodził do ataku. Lenin zmarł 21 stycznia 1924 roku. Przy katafalku stanęli jego żona i najbliżsi współpracownicy. Stalin, Woroszyłow, Budionny, Dzierżyński. Nie było Trockiego. Dlaczego? Przed śmiercią Lenina dał się zwieść zapewnieniom Stalina, że wódz rewolucji czuje się dobrze i Trocki wyjechał do sanatorium. Jednakże, choć przegrywał pierwsze starcia ze Stalinem, mógł liczyć na niszczącą moc testamentu Lenina. Testament wodza miał być odczytany podczas obrad 13 zjazdu RKPB. A wówczas Stalin, którego pozycja we władzach była jeszcze bardzo słaba, zostałby pozbawiony stanowisk i prawdopodobnie skończyłby życie gdzieś daleko na wschodzie jako powiatowy urzędnik. On był na to za sprytny. Delegaci na 13 zjazd nie poznali treści listu Lenina. Po śmierci Lenina Nadjeżda Krupska przekazała jego list-testament do Komitetu Centralnego. Tam zgodnie z rozdzielnikiem trafił do rąk Stalina, a ten, znając treść listu, przygotował się tak, aby wygrać tę najważniejszą partię w swoim życiu. Otóż on sprawił, że list został odczytany tylko w wąskim gronie jego najbliższych współpracowników oraz w gronie, w którym był Lew Trocki. W czasie tego zebrania ludzie związani ze Stalinem podjęli decyzję, że list testament Lenina nie zostanie odczytany delegatom na zjazd RKPB. Co ciekawe, z takim rozwiązaniem zgodził się Lew Trocki. W ten sposób list testament, który dyskredytował Stalina, pozostał tajemnicą wąskiej grupy ludzi związanych ze Stalinem. Dla ogółu Stalin pozostał następcą, naturalnym następcą i kontynuatorem wielkiego wodza rewolucji, co bardzo umacniało jego pozycję. Gdy Trocki zdecydował się podjąć aktywną obronę, zdecydował się walczyć ze Stalinem rok później, Stalin był już za silny, aby Trocki mógł go pokonać. Kreml był już w rękach Stalina. On obsadził swoimi ludźmi kluczowe stanowiska w państwie. Ci ludzie zabronili redaktorom naczelnym gazet przyjmować do druku artykuły Trockiego. Policja kontrolowana przez współpracownika Stalina, Dzierżyńskiego, tropiła zwolenników Trockiego i rozpędzała ich demonstracje. Równocześnie organizowano demonstracje ludzi pracy wyrażających oburzenie z rozbijackiej działalności Lwa Trockiego. On już nie miał głosu, a jego zwolennicy byli równie słabi jak on sam. W 1929 roku został zesłany do Alma-Aty, a rok później wydalony ze Związku Radzieckiego. Stalin popełnił błąd, którego później żałował. Pozostawił Trockiego przy życiu. Kiedy Stalin wydał rozkaz zamordowania Lwa Trockiego? Tego nie wiemy.
Wiemy natomiast z całą pewnością, że wykonawcą tego rozkazu, organizatorem zamachu miał być agent NKWD Leonid Eitingon. W Hiszpanii Eitingon pełnił funkcję doradcy rządu republikańskiego, znanego pod pseudonimem generał Kotow. Poznał tam komunistkę Caridad Mercader del Rio. Ona została jego kochanką i zdecydowała się namówić swojego syna Ramona Mercadera, aby służył w NKWD. W tym czasie pracownicy NKWD działający w Hiszpanii zbierali paszporty członków brygad międzynarodowych. W ten sposób zgromadzili 3000 paszportów amerykańskich. Wśród nich był dokument amerykańskiego komunisty Jasona. Generał Kotow wręczył ten paszport Ramonowi Mercaderowi i wysłał go do Meksyku w ślad za Trockim. Pętla wokół Lwa Trockiego zaczęła się zaciskać. Trocki od pierwszych dni pobytu w Meksyku był śledzony przez agentów NKWD. Z ukrycia zrobili setki zdjęć jego domu, psów, gości i oczywiście samego Trockiego i jego żony. Wynikało z tych zdjęć jedno, że willa Trockiego jest bardzo silnie strzeżona. Systemy alarmowe, stanowiska karabinów maszynowych i 10 strażników dzień i noc strzegło Lwa Trockiego. Dlatego pierwszym zadaniem Ramona Mercadera było przedostanie się do tej fortecy i udało mu się to. W październiku 1939 roku przyjechał do Nowego Jorku, gdzie nawiązał kontakt z Sylwią Agelow. Ona była sekretarką Trockiego, gdy ten przebywał na wygnaniu w Norwegii. Była również agentką NKWD. Ona zabrała z Nowego Jorku Mercadera do Meksyku. Tam odnowiła kontakt z Trockim. Bardzo często bywała u niego. Mercader przywoził ją i przyjeżdżał wieczorem, aby odebrać z pracy. Nie wchodził jeszcze do domu. Ale dał się poznać strażnikom i sam poznał strażników. Poznał również kobietę, która odegrała wielką rolę w dalszym przebiegu wypadków. Margeritę Rosmer. Ona była bliską współpracowniczką Trockiego i ona wprowadziła Mercadera do domu Trockiego, przedstawiła go gospodarzowi jako młodego rewolucjonistę i zagorzałego trockistę. W ten sposób Mercader mógł poznać zwyczaje gospodarzy, mógł zorientować się w rozkładzie pomieszczeń i on pomógł w przygotowaniu pierwszego zamachu. 23 maja 1940 roku grupa 20 mężczyzn ostrzelała z karabinów maszynowych dom Trockiego. Trocki przeżył cudę, gdyż w czasie strzelaniny schował się z żoną pod łóżko w sypialni. I nadszedł czas dla Mercadera. 20 sierpnia 1940 roku wszedł do gabinetu Trockiego. Pod marynarką miał czekan. Lew Trocki, ciężko ranny w głowę, zmarł w szpitalu 26 godzin po zamachu. Mercader, skatowany przez strażników, wrócił do zdrowia, ale nie zdradził swoich mocodawców. Skazany na 20 lat więzienia, wyszedł na wolność w 1960 roku i wyjechał na Kubę. Jego czyn znalazł pełne uznanie w oczach następców Stalina. W czasie wizyty w Moskwie Mercader otrzymał tytuł bohatera Związku Radzieckiego. Zmarł w Hawanie w 1978 roku. Repozytorium Kinematografii Polskiej. Filmy Polskie 888. W czasie wojny domowej w Hiszpanii ochotnicy z całego świata, którzy przyjechaliby walczyć z faszyzmem, mieli dwóch wrogów. Przed sobą żołnierzy Franco, za sobą agentów NKWD. Ginęli od kul, które trafiały ich w piersi i w plecy. Za 2 tygodnie No Pasaran. Opowieść o działaniach tajnej policji radzieckiej w Hiszpanii.
Postanowiliśmy włożyć mały wkład w ratowanie cząstki polskiej historii, jaką jest błyskawica, piszą uczniowie z technikum leśnego w Starym Sączu. List zawiera listę 80 nazwisk, 80 uczniów technikum leśnego, którzy zebrali pieniądze na ratowanie błyskawicy. Bardzo wam za to dziękuję i jeżeli będzie więcej takich listów, jeżeli będzie więcej takich akcji, mam nadzieję, że nie oddamy naszej historii, pięknej naszej historii, błyskawicy na złom. Proszę Państwa, w Bibliotece Sensacji XX wieku nowe pozycje. Przede wszystkim Winston Churchill, II wojna światowa, ukazał się już tom drugi, księga pierwsza. To jest książka, którą powinni poznać wszyscy interesujący się historią II wojny światowej i historią świata. A ci, którzy chcą wiedzieć więcej na temat wojen morskich w wieku żagla i w wieku pary, powinni przeczytać książkę, znakomitą książkę znakomitego marynisty Pawła Piotra Wieczorkiewicza, Historia wojen morskich. To naprawdę bardzo wartościowa pozycja Biblioteki Sensacji XX wieku. Aczkolwiek zalecam ogromną ostrożność przy czytaniu książki Historia Europy 1945-1992 Waltera Lackera, gdyż, proszę Państwa, już pierwsze zdanie budzi zdziwienie. Druga wojna światowa zakończyła się w Europie kapitulacją Niemiec w dniu 7 maja 1945 roku. To naprawdę budzi zdziwienie, ale zgrozę budzi następne zdanie. Nieco później w Berlinie podpisano podobny dokument między Rosjanami i Niemcami. Wszelkie walki zaś ustały ostatecznie w dniu 8 maja. Autor usiłuje opisać w tej książce wszystko. Gospodarkę, kulturę, technikę, militaria, historię. No i nie bardzo mu się to udaje, gdyż od błędów aż się roi. Zalecam ostrożność przy czytaniu tej książki, chociaż takich książek bez wątpienia oceniających te powojenne półwiecze brakuje. Proszę Państwa, sensacyjne wydarzenie. Ekipa Muzeum Wojska Polskiego z historykiem z Londynu, z Instytutu Sikorskiego, Janem Tarczyńskim, wyruszyła w polskie lasy, nie mogę powiedzieć gdzie, poszukiwaniu 7 tankietek. Oczywiście z nimi była ekipa Sensacji XX wieku. Oto pierwsze zdjęcia, a pełna relacja za 2 tygodnie. Z dnia 13 września 1939 roku w sprawie zakopania czołgów wyjaśniam. Czołgi zostały zakopane z rozkazu dowódcy kompanii, kapitana Iwanowskiego, w lesie nocą dla braku paliwa i w większej mierze dla niemożności usunięcia defektów, braku części zapasowych. W celu zamaskowania została spalona na nich słoma po uprzednim zasypaniu ich ziemią. Oto zeznanie jednego z żołnierzy września 1939 roku złożone w Instytucie Sikorskiego w Londynie. Czy uda nam się odnaleźć te czołgi? Czy uda nam się dostarczyć je do Muzeum Wojska Polskiego, aby wszyscy Państwo mogli na nie patrzeć?